Dzisiaj chcę się dzielić z wami na temat wiary i pomyślicie, że to już jest taki temat, na który już każdy z nas po 20 razy słyszał albo i więcej, ale dzisiejszy temat to będzie chybotliwa wiara. I dlatego będę dzisiaj mówił do siebie, bo mówię o swojej chybotliwej wierze, bo wierzę, że wy nie macie z tym problemu, że wasza jest silna, mocna. Ale pozwólcie, że będę w takim razie zwracał się do siebie, a jeżeli ktoś się tam z tym będzie utożsamiał, no to chwała Bogu. I kiedy ten właśnie temat do mnie dotarł, to zdałem sobie sprawę, że Bóg w Biblii często opisuje sytuacje, które nam po ludzku wydają się zupełnie nieposkładane w tej kolejności. Że pokazuje albo że używa ludzi nie w sposób tak, jak nam by się wydawało. Że czasami są to wręcz groteskowe sytuacje i tak gdybyśmy się chcieli zastanowić nad, dajmy na to, Jozuem, który zdobywał Jerycho z militarnego punktu widzenia, to stwierdzilibyśmy, że po ludzku to nie ma sensu. Oni chodzili dookoła, coś tam trąbili, a gdzie walka, gdzie sprzęt, gdzie jakaś tam akcja. Ale Bóg tak sobie to zaplanował, że używa sytuacji nie po to, aby wywyższyć człowieka, ale po to, żeby wywyższyć swoją moc. Amen? Aby wywyższyć swoje imię. I nie inaczej będzie było z Gedeonem. Dzisiaj będę mówił właśnie na temat Gedeona i dlatego ten tytuł chybotliwa wiara. Wiara, która na początku jest chybotliwa. I znamy całą historię Gedeona, ja się skupię na pierwszej części, ale wiemy, że kiedy on potem już ruszył do walki, kiedy zdobywał, wyganiał Midianitów, zgromadził armię całkiem sporą, wiele plemion izraelskich przysłało swoich wojowników, to Pan mu powiedział, odeślij ich. Odeślij ich. Wystarczy 300. Gedeon robił tam przesiew, odsyłał, a nawet tych 300 nie musiał walczyć. Dlatego, że Bóg znowu użył swojej mocy i potwierdza to też słowo, które jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale 27, a właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. Także jeżeli chcemy liczyć na swoją moc, jeżeli chcemy liczyć na swój spryt, to Bóg ma dla ciebie i dla mnie inny plan. Chcemy mu się dać użyć po to, aby jego imię było wywyższone. I myślę, że dzieje się tak dlatego, żebyśmy sami przestali szukać zaopatrzenia naszej siły w sobie. Abyśmy odkryli, że źródło nie pochodzi z nas, że źródło pochodzi z tego, co jest w niebie. Może nam się to podobać, może wydawałoby się nam, że możemy to jakoś lepiej poskładać, może to jakoś inaczej, bardziej sensownie, ale Bóg właśnie w ten sposób czyni, aby nie człowiek był wywyższony, ale Bóg właśnie, Jego święte imię. Natomiast to, co Bóg robi z nami, to chce nas do tego użyć. I w tym temacie droga Gedeona, wiejskiego rolnika, który z zaściankowego miejsca został przeprowadzony do spektakularnego sukcesu. Jego wiara, jego wzrost wiary była dla mnie inspirująca. I tym się chcę dzisiaj podzielić. Gedeon zresztą jako ten nieśmiały rolnik trafił nawet do panteonu bohaterów. Jest w liście do Hebrajczyków Nowego Testamentu, żeby ktoś nie mówił, że opieramy się tylko na Starym Testamencie. Ja to mówię, że Bóg przybił pod Gedeonem swoją pieczątkę. Może nie wszystko w jego życiu było udane, może nie wszystko było sukcesem, ale Bóg przybił pod jego życiem pieczątkę i w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale możemy czytać właśnie słowa, że o Gedeonie, o Baraku, Samsonie, Jefim i tak dalej, że byli bohaterami. A wiersz 33 mówi, że dzięki wierze. Czyli jednak ta wiara w Gedeonie była. Jaka to była w takim razie wiara w Gedeonie? Jeżeli list do Hebrajczyków mówi, że dzięki wierze,
to zastanówmy się, jaka wiara była w Gedeonie. Tak naprawdę na początku to ona była nieśmiała, bardzo chybotliwa. Dlatego ten tytuł, chybotliwa wiara. Dlatego tak łatwo możemy dzisiaj powiedzieć, Boże, widzę to w sobie. Wiara zmieniła, ale ta wiara zmieniła w Gedeonie słabość, która była w siłę. On uwierzył, że Bogu można zaufać i uczynił pierwszy krok wiary na podstawie słowa, by zrobić to, o co Bóg go prosił, żeby zrobił. My jako chrześcijanie często próbujemy w takich momentach, kiedy czujemy, że nasza wiara słabnie, że my słabniemy, szukać tej mocy, takiego zaopatrzenia w sobie samym. Że często myślimy, o, postaram się więcej, to w takim razie jeszcze więcej będę napierał, jeszcze więcej coś będę robił i że z ciała jestem w stanie wykreować jakiś efekt. Czasami na Nowy Rok, pamiętacie, są takie różne postanowienia. Ja też nieraz jakieś deklaracje sobie przed samym sobie składałem, że będę od Nowego Roku więcej tego albo mniej tego, albo więcej innych rzeczy. No zazwyczaj to po pierwszym tygodniu się kończy. Dlatego, że nie w nas znajdziemy siłę. Nie da się naczerpać siły z samych nas. Nie da się szukać źródła w samych nas. Próbujemy się czasami podnieść na wyższy poziom, kiedy potrzebujemy zasilić naszą wiarę, ale tak to nie działa. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że nie tak myślał zdesperowany ojciec chłopca, kiedy spotkał Jezusa przy Górze Przemienienia. W Marku 9:24 możemy przeczytać takie słowa. Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął: wierzę, zarać mojemu niedowiarstwu. W innym tłumaczeniu możemy w dynamicznym przeczytać: pomóż mi wierzyć mocniej. Jezu, pomóż mi wierzyć mocniej. O, jest. Powiedział, żeby Jezus wzmocnił jego wiarę. Błagał, by go zasilił. I ta szczerość, jak widzimy, znamy tą historię, nie zdyskwalifikowała tego ojca. To, że on tak wołał do Jezusa, to Jezus mu nie powiedział: och, ty nieudaczniku, tak słabo wierzysz, idź sobie stąd. Ten człowiek wręcz przeciwnie, doprowadził do uwolnienia swojego syna poprzez oczywiście Jezusa Chrystusa. Tak samo uczniowie, kiedy byli, schodzili z Panem Jezusem, mieli różne prośby do Niego. Jedne te prośby były mądrzejsze, inne mniej mądrzejsze. Takie mniej mądrzejsze pamiętamy, kiedy prosili Pana Jezusa, żeby zasiadali w niebie po prawej stronie na tronach, ale w każdym razie sensowne prośby uczniów do Pana Jezusa były dwie, które pamiętam. Jedna to z nich była: naucz nas modlić się. I to była cudowna modlitwa, którą Jezus prowadził. Ale druga prośba była: przydaj nam wiary. Przydaj nam wiary. Uczniowie zwrócili się do Jezusa. I co Jezus im odpowiedział? Łukasz 17:5-6. Czytamy tak: apostołowie zwrócili się do Pana, dodaj nam wiary. Pan zaś odpowiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie: wyrwij się z korzeniami i zasadź w morzu, a ona usłuchałaby was. To jest Łukasz 17:5-6. Nauka, którą oni otrzymali, jest taka, że wystarczy na początku, jak mamy wiarę jak ziarnko gorczycy. Malutka, ale po pewnym czasie zasadzona w glebie Bożego Słowa będzie wzrastać. Będzie miała moc wykorzeniać drzewa, będzie miała moc wykorzeniać krzewy i niszczyć wszelkie przeciwności. A więc mała jak ziarnko gorczycy. Mieliście kiedyś ziarnko gorczycy w ręku? Pomachajcie, kto miał. Okej, część miała. Ja dzisiaj zrobiłem taki eksperyment, bo przygotowałem ziarnka gorczycy dla każdego, żeby kto nie miał jeszcze, żeby po prostu sobie wziął do ręki i zobaczył. Pozwólcie, że poślę rzędami. Ziarnko gorczycy, jak duże jest? Można wziąć na pamiątkę, nie są policzone. Proszę, poślijcie to do tyłu. A więc malutkie. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że coś zobaczyć to tak jakby trzy razy usłyszeć, więc nie będę dużo mówił, ale wolę wam pokazać.
sam też jak pierwszy raz wziąłem to ziarnko gorczycy z taką świadomością, że o tym Jezus mówił, to byłem zaskoczony. Tak, aż takie małe, aż takie malutkie. Nie wiem, czy jest jeszcze mniejsze jakiekolwiek ziarnko na świecie, ale myślę, że Jezus wiedział, co mówi. Więc powiedział, że wystarczy na początku wiara jak ziarnko gorczycy. Ale słuchajcie, musimy ją zasadzić w glebie naszego serca, która jest wypełniona Bożym Słowem. To jest nawóz, to jest źródło zasilania dla tej wiary, która będzie w nas wzrastać. I wracając już do Gedeona, spójrzmy do Biblii na ten proces wzrostu wiary. Chciałem przeczytać teraz taki dłuższy fragment z Księgi Sędziów, 6 rozdział 11-24, właśnie mówiący o tym powołaniu, o tym stanie, jak Gedeon wyglądał. Więc jeżeli macie pisma, to otwórzcie, jeżeli nie, to będą wyświetlane. To jest od 11 wersetu do 24, dłuższy fragment. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod dębem Joasza Abizeryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, to jest ważne, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział, za przeproszeniem, mój panie, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiózł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? Lecz Gedeon zapytał, za przeproszeniem, mój panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, panie, zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasytów, a ja jestem najmłodszy w domu mojego ojca. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów co do jednego. Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do ciebie i położę przed tobą mój dar. A on odpowiedział, dobrze, pozostanę, aż wrócisz. Gedeon wkrótce wrócił z przyrządzonym koźlęciem, prześnikami z jednej elfy mąki. Mięso niósł w koszu, polewkę w garku, wszystko to przyniósł do Terebintu i postawił przed nim. Wówczas anioł Pana powiedział do niego, weź mięso i prześniki, połóż tam, na tej skale. Polewkę natomiast wylej. I Gedeon tak zrobił. Wtedy anioł Pana wyciągnął laskę, którą trzymał w ręku, dotknął jej końcem mięsa i prześników. Gdy tylko to zrobił, ze skały strzelił ogień i strawił mięso wraz z prześnikami. Potem anioł Pana zniknął mu sprzed oczu. Gdy Gedeon pojął, że był to anioł Pana, wykrzyknął. Ach, mój wszechmocny Panie, przecież ja twarzą w twarz oglądałem anioła Pana. Pan go jednak zapewnił. Bądź spokojny, nic się nie bój, nie umrzesz. Wówczas Gedeon zbudował tam ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Do tego miejsca. Amen. A więc widzimy tą pierwszą sekwencję w życiu Gedeona, kiedy przede wszystkim werset 11, kiedy spotykamy i poznajemy Gedeona, w tłoczni winnej młócił pszenicę. I może nam się to wydaje tak, no coś tam sobie robił, ale zwróćmy uwagę, w tłoczni winnej. Tłocznia winna to jest zagłębienie, gdzie tłoczy się winogrona, ten sok gdzieś tam sobie ścieka, więc jest to forma takiego większego dołu wykutego w skale, a pszenicę młoci się na klepisku, tam gdzie jest przewiew wiatru. Więc to, że on się z tą pszenicą znalazł w tłoczni winnej, to już był kompletny poziom jego strachu, jego zalęknienia, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, gdy te wojska tam plądrują, zabierają wszystko. Ale taki mamy stan początkowy. Gedeon schowany, wystraszony, wylękniony. Taka opresja, która trzyma nad nim łapę, aby się nie wychylił, aby nie zrobił nic, co mogło doprowadzić by go do uwolnienia. Ta opresja trzymała go za gardło. To spowodowało strach,
i oddalenie od Boga. Bo czytamy tam wcześniej w kontekście tego, co przeczytałem, że lud izraelski w tym czasie odstąpił od Boga. Wiele lat czcił jakieś aszery, bożki, bale i tak dalej. Dlatego ta ręka Boga sprowadziła Midianitów na nich. Więc Gedeon jako wylękniony, wystraszony, schowany, absolutnie pod wielką presją człowiek, który schowany jest właśnie w tej tłoczni winnej. I w tej sytuacji, właśnie w takiej sytuacji przychodzi do niego anioł i mówi mu tak? Mówi, ty wylękniony człowieku, co tutaj robisz? Tak mu powiedział? Nie powiedział mu tak. Ale Gedeon, a zgodzicie się, że Gedeon tak wyglądał? Tak. Anioł Pana przyszedł w wersecie 12 i mówi, Pan z Tobą, dzielny wojowniku. I kiedy to czytam, to nie mogę nigdy wyjść z podziwu. Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Nie mogę wyjść z podziwu nad dobrocią Boga, który patrząc na nas, widząc nas w różnych sytuacjach, często nieciekawych, często takich słabych, często takich, gdzie upadamy, czy jesteśmy za słabi, a Pan mówi do Ciebie i do mnie dzisiaj, Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Kiedy patrzymy na siebie, my tego nie widzimy. Widzimy sytuację wynikającą z naszych możliwości cielesnych. Patrzymy na siebie jakby trochę do lustra. Widzimy, no ale jestem słaby, ale jestem zalękniony, ale jestem zmęczony, ale jestem, no wiecie jaki. Dlaczegoś mnie Panie taki stworzył. Ale to nie jest obraz Boga. Kiedy Bóg patrzy, widzi w nas potencjał Jezusa Chrystusa. Amen? Kiedy Bóg patrzy na ciebie i na mnie, nie widzi moich słabości, nie widzi moich niemocy, nie widzi mojego zalęknienia, ale widzi potencjał swojego Syna, a Jemu wszystko jest poddane. Największym błędem, który my możemy popełnić, to szacować swoją wiarę według naszych cielesnych możliwości. To jest największy błąd. A nie według Bożego potencjału, mówię o ludziach wierzących oczywiście, a nie według Bożego potencjału. Kiedy Mojżesz był powoływany przez Boga na pustyni, pamiętacie, jaka była sytuacja? Bóg do niego przyszedł, powiedział, czego od niego oczekuje, a tam była litania płaczu, nie ja, Boże, nie posyłaj, jestem słaby, jestem słabego języka i tak. Nie posyłaj mnie, poślij kogo innego. Ile Bóg musiał cierpliwości mieć, żeby przepracować z Mojżeszem jego posłannictwo. Ale on i tak wiedział, że Mojżesz w ten sposób zareaguje. Dlatego, że Aaron już był w drodze. Kiedy doszli do porozumienia, okej, poślę ci Aarona jako twojego pomocnika, twój brat cię wspomoże, to okazało się, że Aaron już jest w drodze. Czyli Bóg doskonale wiedział, z czym się zetknie, jeżeli przyjdzie do Mojżesza. Nie inaczej było z Saulem, królem Saulem, który dobrze rozpoczął, ale źle skończył. Ale kiedy Bóg go powoływał, kiedy wszystkie znaki na jego drodze zostały spełnione i kiedy było powołanie, już wybranie go na króla, to on się schował w lesie. Więc pierwsza nauka do nas. Nie patrzmy na siebie według tego, co widzą nasze cielesne oczy, ale według tego, kim jesteśmy zapieczętowani, kto nas wykupił i jaki mamy potencjał. Bóg mówi dzisiaj tak, popatrz na mój potencjał. Bóg dzisiaj mówi do ciebie i do mnie, popatrz na mój potencjał. Podłączyłem cię do nieba, miejsca twojego zasilania. Kiedy patrzę w lustro, wydaje mi się, że nie mam zasilania w sobie. Że nie mam, mojej siły starczy na 3 kroki, że nie jestem w stanie pójść, zrobić, wykonać. Ale Bóg mówi do mnie tak, podłączyłem cię do nieba, miejsca twojego zasilania. Ja myślę, że każdy z nas ma na przykład w domu taki grzejnik, nie wiem, czy to farelkę, czy jakąś inną formę grzejnika. I jego zadanie jest grzać i on potrafi grzać. Ale kiedy kabel jest wyciągnięty z prądu, to możemy się do niego tulić, możemy go prosić, możemy przed nim padać na kolana, nie dostaniemy ciepła, nic. On nie jest podłączony do miejsca swojego zasilania. Teraz, kiedy było zimno, pewnie nie jeden z nas szukał miejsca ciepłego, ale dopiero kiedy grzejnik
wymyślony po to, żeby grzał, zostanie włączony do miejsca swojego zasilania, on będzie spełniał swoją rolę. Nie inaczej jest z nami. My jesteśmy powołani nie do tego, aby funkcjonować ze swojej siły, ze swojej energii, ale musimy być podłączeni do miejsca swojego zasilania. Biblia wymienia wiarę jako dar Ducha Świętego. Tak, w liście do Koryntian możemy o czym czytać, że wiara to jest dar Ducha Świętego. To nam mówi, że wiara nie jest pochodzenia ludzkiego. Jeżeli jest darem Ducha Świętego, czy mówimy o jakiejś spektakularnej wierze, czy normalnej wierze, to musimy zdać sprawę, że źródło pochodzenia tej wiary nie jest wypracowane z nas. Ono jest pochodzenia niebiańskiego. Wiara rodzi się ze słuchania, to możemy czytać w liście do Rzymian. Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie ze słowa Chrystusowego. Czyli znów nie z nas. Dobrze, idźmy dalej. Gedeon odpowiedział w 13 wersecie. Gedeon odpowiedział, za przeproszeniem, mój Panie, jeśli Pan z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie Jego cuda? I tutaj następują wymówki. Bóg go posyła, a Gedeon przychodzi z całą historią i znowu z punktu ludzkiego, z punktu cielesnego, czyż nie ma racji? Są najeżdżani, nie mogą się wyrwać z opresji. Ale Bóg w ogóle nie dyskutuje, na jego poziomie. Gedeon widzimy, że znał historię powołania ludzkiego, ludu Bożego. To nie był człowiek, który nie znał Boga. Słyszał opowieści, sam mówi, że nasi ojcowie nam opowiadali wszystkie historie, wszystkie cuda. On znał, ale zwątpił. Jego pokolenie zwątpiło. Obrało sobie innych bogów. Chociaż mieli cały potencjał wiadomości, jaki jest Bóg, czego dokonał. Odeszli od Niego. Są momenty, że i my widzimy siebie z małą wiarą, przytłoczeni, że nie mamy siły reagować na Boże oczekiwanie. Kiedy tak jest, to pierwszym krokiem, co powinniśmy zrobić, szczerze przyjść przed Boga. Wołanie Gedeona było takie, że on wykrzyczał jak gdyby cały swój ból, ale on był szczery przed Bogiem. I jeżeli chcemy zmienić swój stan, chcemy, aby nasza wiara doznała zasilania, doznała wzmocnienia, żeby to ziarnko gorczycy zaczęło, wiecie, już kiełkować, to pierwsza rzecz, którą czytam tutaj w tej historii, to jest szczerość przed Bogiem. Przyjdźmy przed Jego oblicze i powiedzieć, Panie, Ty widzisz, jak jest. Ty widzisz, jak brakuje mi. Ty widzisz, jak bardzo potrzebuję. I wiem, że mogę to dostać od Ciebie. Gedeon tak zrobił, stanął przed Bogiem taki, jaki był. Nie udawał nikogo, nie maskował się, wręcz wykrzyczał. Ja to młodzież by dzisiaj powiedziała, że się wystrzelał, tak, ze swoich emocji. W życiu wierzącego człowieka niewiara, jeżeli zaczniemy dopuszczać niewiarę do swojego życia, w życiu wierzącego człowieka niewiara nie zdominuje nas od razu w całości. Niewiara będzie nas kroiła po kawałeczku z Bożych obietnic. Jeżeli jest człowiek wierzący, bo o takim dzisiaj mówimy, to na początku, kiedy przyjdzie niewiara do życia, to nie od razu Boga nie ma. Diabeł nigdy tak nie zaatakuje. On będzie obcinał, no tak, niebo istnieje, zbawienie istnieje, Bóg istnieje, ale nie ma Go w dniu dzisiejszym dla ciebie. Ale nie ma Go dla twoich problemów. Ale nie ma Go dla twojej rodziny. Diabeł będzie przychodził i obcinał Boże obietnice dla swojego ludu po kawałeczku, nożyczkami, tak skracał. Aż kiedyś dojdzie do samego sedna, że już nie będzie co zostawiać. Więc niewiara, jeszcze raz to powtórzę, niewiara nie zdominuje całkowicie nas. Nasza wiedza, elokwencja o Bogu, ona będzie. Ale diabeł będzie nas zabierał od Bożych obietnic od tyłu, będzie obcinał po kawałeczku. Gedeon był spanikowany, wylękniony, ale przed Bogiem szczery. I w Hebrajczykach 12:2
w liście do Hebrajczyków 12:2 możemy znowu czytać kolejny werset na temat wiary. Utkwijmy wzrok w Jezusie, tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Tyle. Wzbudza i doskonali wiarę. Ile w tym jest naszej siły? Ile w tym jest naszej siły? To Jezus wzbudził wiarę w tobie i będzie ją doskonalił. I będzie ją doskonalił. To On chce wlewać w nasze życie żarliwość. Musimy do Niego tylko się zwrócić, do Jego słowa, dlatego że wiara potrzebuje gruntu, potrzebuje atmosfery do tego, aby mogła wzrastać w nas. W Jego słowie będzie rozwijała się jak ziarnko gorczycy do potężnego drzewa. Dlatego, że On chce, Bóg chce, aby tak się działo, aby wiara w nas wzrastała. Przejdźmy do 14 wersetu. Wówczas Pan zwrócił się do Gedeona, czyli do niego. Idź w swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianitu. Czyż cię nie posyłam? I znowu, Gedeon stoi i patrzy wstecz. Co się wydarzyło? Nie było cię Boże, nie ma cię Boże. Nie doświadczamy. Patrzy wstecz. Bóg nie patrzy wstecz. To diabeł patrzy wstecz w naszym życiu. On będzie nam przypominał, jacy byliśmy, co zrobiliśmy, gdzie upadliśmy, gdzie nas zabrakło, gdzie powinieneś zrobić, a nie zrobiłeś, ile razy uciekłeś z miejsca, gdzie powinieneś być. Diabeł zawsze będzie w naszym życiu patrzył wstecz. Dlatego kiedy Gedeon rozmawia z aniołem, z Bogiem, widzimy, że Bóg w ogóle nie koncentruje się na historii do tyłu. On mówi do przodu, to co się wydarzy. Nie dyskutuje z nim na jego poziomie. Nawet nie odpowiada na pytania. Jakże trafne by się wydawało, mądre pytania, bo realne. Bóg, dlaczego się tak dzieje? Bo Bóg patrzy na nasze życie z perspektywy swojego planu. To, co chce przez nas dokonać. To, gdzie chcesz nas posłać. To, co było, to, co nas gdzieś tam kiedyś usidlało, dla Boga już nie ma znaczenia. On powiedział, że On wszystkie grzechy tak wyrzucił i że ich nie wspomni. Że On ich nie wspomni. Dlatego mówię, że Bóg nigdy nie będzie patrzył wstecz do twojego życia, ale zawsze do przodu. Dlatego, że On chce cię wyprowadzić na łąki. On cię chce wyprowadzić na szerokie pole. On cię chce wyprowadzić na szeroką przestrzeń. O jakiej mocy myślał Bóg, mówiąc do Gedeona, idź w swojej mocy, tak, w tym wersecie. O jakiej mocy? Gedeon praktycznie nie przejawiał żadnej mocy. Jak widzimy, był zalękniony, schowany, a anioł Boga mówi do jego potencjału, który jest, idź w swojej mocy. Z czego Gedeon mógł tą moc nakrzesać? Kiedy my spotykamy się z Bogiem i na Jego posłannictwo odpowiadamy tak, zgadzamy się z tym, przyjmujemy, On zmienia nasze duchowe DNA. On nas wyposaża, On nas namaszcza i powołuje do bytu to, co wcześniej w nas nie istniało. Dlatego anioł powiedział mu, idź w swojej mocy. A Gedeon wcześniej był słabeuszem. Na jego podwórku, na podwórku jego ojca stała Aszera, jakiś ołtarz dla Baala. To, co się tam działo, to nawet trudno wspominać. A on mówi, idź w swojej mocy, dlatego ja cię posyłam. I kiedy my słyszymy głos Boga, tam jest napisane, że doszło słowo Pana do Gedeona. Co znaczy doszło? Doszło słowo to nie znaczy, że wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że słuchamy codziennie wielu słów. Wiele słów czytamy, ta informacja, tylko to jest tak, tu wchodzi, a tam wychodzi. Ale kiedy jest napisane, doszło z serca, słowo do Gedeona, to znaczy, że ono się zatrzymało w jego sercu, a Gedeon się z nim zgodził. I wtedy, kiedy do nas dojdzie słowo Pana, kiedy ono nas przeszyje jak na wskroś, a my się z nim zgodzimy, to Bóg będzie robił swoje dalej. Będzie nas wyposażał do tego, co nas wysyła. Bo przecież On nas zna. On wie, co mamy, czego potrzebujemy. Apostoł Paweł, kiedy został powołany, on nie miał pojęcia, gdzie będzie musiał chodzić. Ale powiedział Jezusowi swoje tak.
No i się zaczęło. I się zaczęła potężna zmiana w jego życiu. On w ogóle nie był świadomy, był powołany spad z konia, tak, i tam się wydarzyły. Ale gdyby mu ktoś opowiedział, pójdziesz do narodów, pójdziesz do Żydów, do pogan, przyniesiesz Ewangelię i tak dalej, i całą tę historię, dzisiaj apostoł Paweł jest autorem połowy Nowego Testamentu. Ale kiedyś powiedział swoje tak, nie wiedząc, dokąd pójdzie, nie wiedząc, skąd weźmie siły, nie wiedząc, ile będzie musiał też wycierpieć przy tej okazji, ale powiedział swoje tak, a Bóg się zatroszczył o resztę. Czy to posłannictwo odmieniło, które usłyszał Gedeon go od razu w jednym momencie? Nie. To był proces, to był punkt startu do zmiany w jego życiu. Początek wzrostu wiary. Ta wiara, znowu, jak mała gorczyca, malutka, maluteńka, z tej chybotliwej wiary do wiary, która przełamywała opresję, która była nad narodem izraelskim. Gedeon dopuścił słowo i się zaczęło. Kiedy ty i ja dopuścimy Boże Słowo do siebie, to się zacznie. Amen? To się zacznie. Więc werset 15 mówi dalej tak. Za przeproszeniem, mój Panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasytów, a ja jestem najmłodszym. No i znowu, Bóg go posyła, mówi o mocy, a Gedeon z powrotem. Mój ród jest najmniejszy, ja jestem najmniejszy, ja jestem najbiedniejszy. Nasz wadliwy obraz, który jest oparty na cielesności, będzie się włóczył za nami jak kula u nogi. Musimy być tego świadomi. I taki obraz, kiedy słoń chodzący w cyrku na sznurze, jak on odpowiedni długi czas jest przywiązany do palika i nie może nigdy odejść, kiedyś to w telewizji widziałem, to kiedy mu się odwiąże ten sznur i on go nie ma, to on dalej chodzi dookoła tego palika. On będzie dalej krążył, on będzie wolnym słoniem, on będzie odwiązanym, ale on będzie dalej chodził. I myślę, że tak czasami może być z nami, że ludzie wolni, a jakoby przywiązani do swojej przeszłości. Że mamy problem, żeby właśnie tą kulę odciąć, żeby ją odrzucić. Żeby spojrzeć nie w tył, a spojrzeć w przód. Bo Bóg może nam kiedyś zadać pytanie, kim jesteś? I będziemy musieli opisać swój stan albo na podstawie Bożego wyposażenia, Bożego potencjału i Bożej inwestycji w nas, albo będziemy opisywać siebie jako cieleśni, słabi i upadający. Więc ta tożsamość jest nam potrzebna, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. Niech nasz język nie zamyka Bogu drogi do naszego życia, bo może. Bo naszym językiem, kiedy będziemy wypowiadali słowa niewiary, kiedy będziemy słowa nieboże wypowiadali, możemy zamknąć Bogu rękę nad naszym życiu. Nasze usta powinny otwierać Bogu drogę do naszego życia. Amen? Kiedy będziemy wypowiadali słowa wiary, kiedy będziemy wypowiadali słowa obietnic, kiedy będziemy wypowiadali słowa, jakie Bóg ma dla nas zamiary, to Duch Święty będzie miał przystęp do naszego życia. Nasza niewiara nie będzie go blokowała. Siłę do zmiany świadomości znajdujemy w Bożym Słowie. Także szykuj glebę na swoją gorczycę. Szykuj glebę na Ducha Świętego. Szykuj glebę na wiarę, która będzie wzrastała. Bo pamiętamy, jest przypowieść o czworakiej roli. Jeżeli nie ma gleby, to nie ma wzrostu. Jeżeli nie ma odpowiedniej gleby. Ziarno wiary, najmniejsza, mała gorczycka, nie wiem, czy to się tak odmienia, ale gorczyckaczka, będzie wzrastała tylko wtedy, kiedy gleba Słowa Bożego będzie w nas zdeponowana. Czytanie Słowa, wypowiadanie Go, przyjęcie, małe kroki. Tą drogą musimy się poruszać, jeżeli chcemy doświadczać w swoim życiu wzrostu wiary. Z wiary chybotliwej w wiarę przełamującą opresję nad naszym życiem. Werset 16 mówi tak. Pan, czyli wracamy znowu do Boga, do Jego narracji. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów. Co do jednego. Kluczowa obietnica. Dlaczego to wszystko się ma wydarzyć? Bóg to potwierdza.
ponieważ ja będę z tobą. Ponieważ nie pójdziesz w swojej sile, bo jej nie masz, albo masz słabą. Ponieważ nie musisz iść w swojej mądrości, bo ona ci wystarczy na bardzo króciutko. Ale ponieważ ja pójdę z tobą. I tutaj łączą nam się te wersety 14-16, kiedy jak gdyby wyrzucimy ten płacz Gedeona i Bóg mówi, idź w swojej mocy, ponieważ ja będę z tobą. Stąd jest ta moc, ponieważ ja jestem z tobą, ty, ale zauważcie, ty będziesz miał moc. Ta moc będzie w tobie. To nie będzie jakaś moc, która gdzieś tam będzie, powiedzmy, raz będzie, raz nie będzie. Bo tam jest napisana w 14, idź w tej swojej mocy, ponieważ ja będę z tobą. Amen. Pobijesz Midianitów co do jednego. Gedeona doszło słowo Pana, dlatego czytanie, nasączanie się tym słowem jest takie ważne, bo tworzy glebę dla wiary. Przypowieść, już wspominałem o czworakiej roli, nam to potwierdza, że aby był wzrost, to musi być odpowiedni rodzaj gleby, nie skalista, nie sucha, nie wystawiona na promienie, ale taka, która daje życie. Gedeon usłyszał zapewnienie, że da radę, chociaż nie miał fizycznie takiej możliwości z siebie tego wykrzesać. Usłyszał od Boga, dasz radę i ja wierzę, że ty i ja dzisiaj też słyszymy, damy radę w swojej sytuacji, że dasz radę przejść, bo ja jestem z tobą. To słowo dzisiaj do nas. Pokonasz lęk, pokonasz chorobę, pokonasz niemoc, dasz radę, przejdziesz przez wodę, przejdziesz przez ogień, bo ja jestem z tobą, mówi Pan. Werset 18. Nie odchodź stąd, proszę, mówi Gedeon, aż wrócę do ciebie i położę przed tobą mój dar. A on odpowiedział, dobrze pozostanę, aż wrócisz. Uczczenie Boga zawsze jest nie do przecenienia. Zanim wykonamy jakikolwiek ruch ku pracy, ku Bożej pracy, uwielbij Boga. Kiedy dojdzie cię słowo, uwielbij Boga. On na to czeka, by jego stworzenie go wielbiło. Bóg zasiada dziś na tronie. Czasami widzę takie, nie wiem, żeby dobrze określić, takie podejście przyjacielskie, Bóg kumpel. I taka relacja jest możliwa, bo Bóg jest blisko, Bóg jest w nas, Duch Święty mieszka w nas, ale musimy pamiętać, że jednocześnie Bóg jest święty. I On się ze swoją świętością nie podzieli z nikim. I pomimo, możemy mówić, że to jest Stary Testament czy Nowy Testament, to kompletnie nie ma znaczenia. Bóg jest święty. On mówi, ja się nie zmieniam. Zmieniło się przymierze. Zostałeś zaakceptowany, zostałeś zaproszony, wykupiony, ale ja się nie zmieniam. Dlatego to uwielbienie jest dla nas bardzo kluczowe. To jest taka najsilniejsza chyba myśl, kiedy myślę o tym fragmencie, który omawiamy. Kiedy dojdzie na słowo, uwielbij Boga, dlatego, że to wprowadza w czyn Jego Słowo. Wiecie, taka myśl, nie wiem, czy się zgodzicie, ale Kościół dzisiaj jest przesiąknięty, ja mówię oczywiście o globalnym Kościele, Słowem Boga, które jak gdyby nie zakorzeniło się, nie zostało poważnie potraktowane. My o Bogu wiemy wszystko. Tylko jest napisane, że kiedy doszło słowo Pana do Gedeona, to on go uwielbił. Kiedy dojdzie do nas słowo, my musimy zachować odpowiednią pozycję przed tym. Dlatego, że to jest słowo Pana. I to, że my się ukorzymy, że my uczcimy Jego świętość, że my, tak jak jest napisane, Gedeon złożył dar, to wierzę, że to rozpędza całą maszynę nieba, aby ona działała w naszym życiu. Dlatego zawsze na nabożeństwie, modlitwie czy tutaj staramy się, aby czas uwielbienia był czasem kluczowym. Nie czas śpiewania. To jest dobrze, jeżeli możemy pośpiewać o chrześcijańskich sytuacjach, ale czas uwielbienia Boga w moim sercu, w twoim sercu, w sercu Kościoła jest czasem kluczowym naszego zgromadzenia. To jest fajnie, że ktoś głosi słowo, to jest fajnie, że mogę tu dzisiaj stać, ale
czas uwielbienia Boga jest niedoprzeceniony, nie do przecenienia, dlatego że wtedy osobiście ty czy ja mamy możliwość stać przed Jego tronem. Nie z daleka, nie w przedsionkach, nie nawet na dziedzińcach, ale przed Jego tronem, bo jako nowotestamentowi wierzący zostaliśmy wprowadzeni właśnie z tych przedsionków, z dziedzińców, czyli z tego daleka wprowadzeni blisko do tronu, do sali tronowej. Gedeon przyniósł dar. Król Dawid, przełamując plagę zarazy, kiedy w Izraelu była, uwielbił Boga na klepisku Ornata. Powiedział, nie chcę robić tego za darmo. Kupił całe klepisko. Jakub, spotykając się z Bogiem, uwielbił Pana, kiedy tylko usłyszał w Betelu Jego słowo. Zbudował Bogu ołtarz. Abraham budował ołtarze praktycznie stale, gdzie tylko słowo doszło do Abrahama, kiedy czytamy historię pierwszego patriarchy, kiedy tylko dochodziło słowo do Abrahama, on usłyszał od Boga jakieś polecenie, to w tym momencie budował ołtarz. Czytajcie to w tym kontekście. Gdziekolwiek się Abraham znajdował. Kiedy jesteśmy z dala, budowanie ołtarzu nie stanowi dla nas priorytetu. Musimy podejść bliżej. Ale kiedy jesteśmy przed Jego tronem, musimy uwielbić Boga. Gedeon zrobił to i wierzę, że to przełamało całą sytuację, że ta rzeka ruszyła, ta maszyna, ta obietnica, ona została dana. Wiecie, to, że ten anioł przyszedł i wypowiedział słowo do jego potencjału, wypowiedział obietnicę do tego narodu, do Gedeona, co on ma zrobić, ale to, co wprowadziło to słowo w życie, to, co ruszyło jak gdyby do przodu, to był ten dar złożony przed jego tronem. Uczczenie Boga zawsze jest kluczowe i strategiczne i musi być nakierowane na Jego osobę, bo to otwiera przed nami zasoby nieba do realizacji Jego planów. Wiecie, zastanawiałem się, kto, i powiem szczerze, że nie znalazłem odpowiedzi do końca, kto uczył Gedeona tego, kto go nauczył, że on ma oddać chwałę Bogu? Przecież on się wychował w pogańskim klimacie, Ashera, Baal i tak dalej, ale jednak coś się stało. Kto uczył Abrahama, czytamy o jego powołaniu, ale nigdzie nie czytamy, żeby Bóg mu powiedział, co on ma robić, kiedy dojdzie go słowo. A jednak oni robili to. Więc kto ich nauczył? Jedyna dla mnie odpowiedź, Duch Święty wewnątrz ich pobudził ich do tego. Nie było nauki, nie było posłanej, wiesz Abrahamie, a jak dojdzie cię słowo ode mnie, to pamiętaj, musisz tam złożyć ofiarę, musisz złożyć dar, zbudować ołtarz, cokolwiek. Bóg tego nie mówił do nich, a oni jednak to robili. Gedeon nie miał prawa w swoim pogańskim domu, bo czytamy, że Ashera i tron Baala, i przepraszam, ołtarz Baala były na jego podwórze, żeby ktoś go uczył, że on ma składać. On znał Boga z opowieści, z historii. Wiesz, tam dawno, dawno, wiele lat temu to się dobrze wydarzało. Przejdźmy dalej. Werset 23, 24 mówi tak. Pan jednak zapewnił go. Bądź spokojny, nie bój się, nie umrzesz. Wówczas Gedeon zbudował ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. I kiedy zaczynamy robić rzeczy według polecenia Pana, według Jego słowa, to nawet czy pośród burzy, czy wojny, przychodzi potwierdzenie z ducha, pokój w sercu. I wiecie, to jest pokój taki, którego nie można podrobić. To jest pokój nadnaturalny, bo jego możemy doświadczać wtedy, kiedy absolutnie z pokojem to nie ma nic wspólnego. Kiedy wszyscy będą w strachu, w lęku. I tak też było w życiu Gedeona. Gedeon ryzykował życie. On wiedział, bo od razu na dzień dobry, na następny dzień już go chcieli ukamieniować. On w nocy ściął tą Asherę, zrobił ognisko, zrobił ołtarz dla Pana i od razu się zaczęło. Wszystkie diabły tam powstały i już go chcieli ukamieniować. Jego ojciec go wybronił. Kiedy było polecenie idź, walcz, to miał świadomość, z kim będzie walczył. Z regularną, silną, wyposażoną armią, która od 40 lat najeżdżała ziemię izraelskie. Liczył się, że może go to kosztować życie.
ale jest napisane: Pan jest moim pokojem. Więc pokój w niedoli, pokój może i w chorobie, może w braku, może w prześladowaniu, możesz mieć pokój, kiedy przychodzi Duch Święty, który będzie poświadczał, że to, co przyjąłeś, jest od Boga. I tam, gdzie idziesz, to jest zgodne z Jego wolą. Tymczasem nam się czasami może mylić, pokój ze spokojem. I to są bliźniacze słowa, ale musimy na to uważać, dlatego że Bóg nie jest Bogiem spokoju, ale jest Bogiem pokoju. To duża różnica, bo pokój pośród burzy, w chorobie i tak dalej może przyjść, ale spokój od Boga zaprowadzi nas w bardzo złe miejsce. Kiedy będziemy mieli spokój od Boga, to możemy, wiecie, znaleźć się w miejscu, gdzie wcale nie chcemy. Spokój od Boga zaprowadzi nas w miejsce, które nie pochodzi od Boga, to jest pewne, i będzie przygotowane przez Jego przeciwnika. Największy pokój w sercu będziemy mieli wtedy, kiedy Bóg będzie aktywny w nas, kiedy nie będziemy mieli spokoju. Bo wiecie, spokój po ludzku to się kojarzy, taka fajna pozycja przed telewizorem, brak problemów, brak telefonów, dużo wolnego czasu, fajnie, to jest spokój. Ale Bóg nie mówi o takiej sytuacji. Kiedy Bóg przychodzi, już nie będziesz miał spokoju, bo twoje życie będzie musiało być przewrócone często do góry nogami. Miejsce komfortu w naszym życiu może się skończyć. Miejsce komfortu w życiu Gedeona definitywnie się skończyło, bo musiał już od rana walczyć praktycznie o swoje życie i przeciwstawiać się nawet swojej społeczności. I to nie był spokój, ale doznawał pokoju. I tego życzę sobie i każdemu z nas, kto słucha tego słowa. Więc podsumowując, wiara zaczyna się w słowie, które dopuszczamy do siebie, do serca. Doszło nas słowo. I wiara wymaga uwielbienia Boga. Bez tego nie ruszymy. Wiara to coś więcej niż teoria. To głębokie, duchowe przeświadczenie, że Bóg ma rację. To jest uwierzenie w Jego słowo, że można Bogu zaufać, że zrobi to, co powiedział, że zrobi, że da to, co obiecał, że da, że będzie z nami w tych sytuacjach wszystkich, których obiecał, że będzie. A Jego słowo mówi nam, i możemy to wyczytać, jakie ma zamiary dla nas. To nie jest Bóg incognito, którego my nie znamy. My znamy Jego zamiary wobec nas. On mówi: mam dobre myśli o was. Jakie myśli? O pokoju. Nie o spokoju ode mnie. Nie będziecie mieli spokoju ode mnie, ale mam dobre myśli, aby was natchnąć nadzieją, abyście obfitowali. A więc idź w Bożym Słowie do przodu. A w Bogu będzie wzrastać nasza wiara, choć na początku może być taka gorczycna, malutka. Co to znaczy? Żeby wzrastać w Bożym Słowie, to musimy pierwsze zobaczyć Jego obietnicę, to, co On do nas mówi, to, co On chce zdeponować w naszym życiu. Potem zobaczyć Jego plan, że te obietnice nie są obietnicami wirtualnymi, ale że Bóg ma plan, jak przez to nas przeprowadzić, abyśmy posiedli te obietnice. Bóg jak dla narodu izraelskiego dał obietnice w Egipcie, to jego przywódcom dał polecenie, jak mają przeprowadzić do ziemi obiecanej. Po prostu musicie ruszyć, musicie pójść do Faraona, musicie zrobić to, to i to i mam dla was ziemię. A więc jest obietnica, potem jest plan, a na samym końcu mówi tak, i tym chciałem zakończyć. Idź w Bożej mocy. Idź w Bożej mocy. Rusz w Bożej mocy. Czyż cię nie posyłam? I tym chciałem zakończyć.